No właśnie, wyszedłem na podwórko. No widzieliście. To trzeba właśnie wyprowadzać się. Stąd najlepiej. Niech przyjeżdżają i go nagrywają, niech płacą mu za wszystko. Ja tyle czasu tutaj jestem, a nie będę jego całe życie kurwa utrzymywał. No widzicie, jak to jest. Tam musiałem wyjść z domu. Mnie sobie z innymi nagrywa. Ja już więcej z nim nigdzie nie będę jeździł żadnym samochodem. Niech sobie jeździ, pokazuje, nie wiadomo co robi. No sami widzieliście. No spokojnie zjeść można. No ogółem bigos. Całe te to był robiony na święta, albo lodówce nie zmarnował się. To ogółem, a wczoraj dał mi ziemniaki z jajkami, całe te. Ja popróbowałem, a te ziemniaki popsute były. Już nieświeże. No widzicie, ogółem. A wy ogółem dziwicie się, że ja wychodzę sobie na spacer? Jak teraz wyszedłem na świeże powietrze, ciepło jest. Spokój, cisza. Właśnie musi tak być. A nagrywa. Przychodzi o Paweł z Knyszyna, czyli te nagrywa głupoty, że on, ona pierścionek już dostała, zaręczyny były, całe to wszystko, nic takiego nie było. Ale wreszcie po prostu mam prawo, jestem osobą dorosłą, wyprowadzić się, zamieszkać z Asią i razem sobie żyć spokojnie. Sama nagrywała, że właśnie, nie mam takiej bliskiej osoby, to będzie moja żona. Bardzo chyba jest zadowolona z tego, że chciałaby mieć męża wreszcie. No krótki będzie film. No na razie, trzymajcie się. No widzieliście sami.